Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Oczywistą rzeczą jest to, że jeżeli nie stać mnie na realizowanie moich fundamentalnych potrzeb, to nie będę realizował moich pragnień. Na przykład, jeżeli nie mam pieniędzy na to, żeby kupić chleb, to nie będę inwestował w nowy płot, żeby to ogrodzenie pięknie się prezentowało. Ale jeżeli stać mnie będzie na chleb i na jeszcze inne posiłki, to pomyślę w mojej wrażliwości i moim pragnieniu, żeby kupić jakiś obraz do domu, żeby wymienić ogrodzenie, aby się piękniej prezentowało. No i dlatego, między innymi, zwiedzając świat, bardzo lubimy chodzić na przykład po uliczkach tych miejscowości, które są zwyczajnie ładne. A jest to możliwe między innymi dlatego, że te potrzeby były zaspokojone, więc ludzie inwestowali w swoje pragnienia, w coś, co nie jest konieczne do przeżycia, ale w coś, co jest przydatne do tego, żeby życie stało się lżejsze, żeby stało się bardziej radosne. No i tam, gdzie państwo to rozumie, tam również inwestuje w człowieka, inwestuje w społeczeństwo, nie ciemięży ludzkości, choćby olbrzymimi podatkami. Ten wstęp jest mi potrzebny, dlatego że dzisiaj, między innymi w Pulsie Biznesu, można przeczytać informację, w której dowiadujemy się, iż resort finansów tak bardzo się zagalopował, iż postanowił rozszerzyć podatek od nieruchomości. A ten podatek może obciążyć między innymi przydrożne figurki, kapliczki czy krzyże. Oprócz tego podatek ten może objąć również rzeczy typu krasnal ogrodowy, albo jakaś fontanna, albo jakaś pergola, czyli taką małą, stałą architekturę. Jak czytamy we wspomnianym Pulsie Biznesu, w poszukiwaniu dodatkowych pieniędzy dla budżetu państwa Ministerstwo Finansów zdaje się przesuwać granice. Okazuje się, że projektowane przepisy nakładają daninę nie tylko na przedsiębiorstwa, kombinaty i całą ich infrastrukturę sieciową, techniczną i użytkową. Eksperci wskazują, że podatkiem od nieruchomości mogą być objęte również tak zwane obiekty małej architektury, czyli między innymi te przedmioty, te miejsca, które przed momentem wymieniłem. Jeżeli takie prawo weszłoby w życie, to rzeczywiście należy to rozpatrywać na wielu poziomach. W moim przekonaniu to jest kolejny ciężar, kolejny element nakładany na szyję Polaka, który będzie musiał myśleć coraz częściej o tym, jak zaspokoić fundamentalne potrzeby. Nasze życie nie dość, że stanie się trudniejsze, to jednocześnie po jakimś czasie zabraknie tego wszystkiego, co powoduje lekkość życia, radość życia, czy komuś na tym zależy. Ja celowo na razie nie wspominam o elementach sakralnych, bo już są tacy czytelnicy czy odbiorcy owej informacji dochodzącej z resortu finansów, którzy mówią, i na tym ma polegać opiłowywanie katolików. Być może ktoś zamierzał pozbyć się kapliczek, krzyży, no więc wymyślił sposób, jak to zrobić. Ufam, że ten projekt ostatecznie nie przejdzie, że ktoś zwyczajnie na nowo pomyśli, że tego typu elementy jak krzyże, jak kapliczki, jak figurki święte są potrzebne w przestrzeni publicznej. I to powiedzą nawet ateiści, ci, którzy nie mają łaski wiary. Ja nie mówię o antyklerykałach czy zacietrzewionych osobach, często ze strony lewicy. Ci to najchętniej pozbyliby się wszystkiego, co kojarzy się z fundamentami naszej cywilizacji chrześcijańskiej. Czy mamy doprowadzić do tego, że już nam się będzie płot rozwalał, że nie będzie nas stać na naprawę dachu, tylko będziemy myśleć o tym, jak przeżyć? Czy chcemy doprowadzić Polaków do takiej ruiny i do tego, że życie zwyczajnie stanie się tak paskudne, że nam się żyć nie będzie chciało? Krzyże, figurki świętych, no na przykład gdy chodzi się po górach, nie tylko polskich, ale choćby w Alpach, i gdy widzi się tego typu przydrożne kapliczki czy krzyże, no to
Człowiek wznosi swoją myśl do tej transcendencji, do absolutu, który jest ponad tym monumentalnym dziełem stworzenia. Jeżeli chcemy się tego pozbyć, no to znów wkracza świat metafizyki. Nie, nie, nie będzie próżni. Nie będzie próżni duchowej, tylko wkroczy inny świat, inna ideologia. Czy zadam takie pytanie, w takim razie ten podatek należy nakładać również na wszystkie flagi czy maszty, które są wywieszane? Może tak, idźmy za ciosem. Wiecie, o jakich sztandarach myślę, prawda? Są takie rejony na świecie, które tak szanują świat duchowy, że zwalniają z podatków jakieś obiekty kultu religijnego. I mówię tu nie tylko o krajach chrześcijańskich, ale także o państwach muzułmańskich. Jeżeli nie ockniemy się w Polsce, to z nas nic nie zostanie. Tak, być może poszerzy się portfel tych, którzy mieszają w ustawach, ale jest to bardzo krótkowzroczne. Za parę chwil znikniemy, również jako naród i jako społeczeństwo. Ufam, że tak nie będzie, bo z tego, co czytam, nawet przedsiębiorcy burzą się wobec tych pomysłów, jakie zrodziły się w Ministerstwie Finansów. Ale swoją drogą brońmy krzyży, brońmy kapliczek, bo one mają nie tylko wymiar religijny, ale również świadczą o tym, czym jest historia naszego narodu. I zwyczajnie ukazują piękno, pobudzają wrażliwość, czyli wszystko to, co nie jest konieczne do oddychania, ale tak naprawdę niezbędne do tego, żeby życie nie tylko było znośne, ale piękne. Przecież o to powinno wszystkim chodzić. Niech was Pan Bóg błogosławi, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.